do góry wzbił się niczym wiatr. No moi drodzy, dzisiaj jest 12 czerwca 2022 roku. Przekazanie w sztafecie Orła. W dniu dzisiejszym Mariusz wystartował z Piotrem z Radomia Piastowa, a my jesteśmy w Brzuzie na startowisku, no i czekamy na nich. Właśnie są w tandemie i dolatują na startowisko. Na startowisku Janusz, Olga. Po przekazaniu Orła wszyscy startujemy, lecimy w kierunku Kłoczewa. Janusz będzie odbijał przy Wiśle, a my lecimy dalej. A nad nami Mariusz i Piotr. Mariusz z Piotrem już podchodzą do lądowania. Cześć i czołem, witamy na ziemi głowaczowskiej. Dzień dobry. Mariusz, Piotr. Dzień dobry. I o, jak mnie mam orzeł. Orzełek. Orzełek doleciał. Orzełek doleciał. Twoje teraz sobie przekazane. Dziękuję bardzo. Także orzeł przyleciał z Radomia Piastowa w doborowym towarzystwie. A teraz ja go zabieram do Kłoczewa. Robimy przelot nad Lubelszczyznę i przekazujemy go dalej kolegą z Kłoczewa. Dzień dobry, witam serdecznie, Jerzego Bartosiewicz. W tej chwili Brzuza, powiat Koźlicki. Chciałem zgłosić lot trzech motoparalotni i przelot do miejscowości Kłoczew przez MTCR Ekopapa Delta Eco. Mamy zgodę wojska i aeroklubu Orląt, także do 400 metrów AGL. I myślę, że w ciągu godziny powinniśmy dotrzeć na miejsce. Dobrze, start już teraz? Za 5 minut. Dobra, jeszcze raz jakby pan mógł podać nazwę miejscowości, do której lecicie? Kłoczew, miejscowość, tak, Kołoryk. Kołoryk. Dobra, ja sobie wymontowałem, poproszę o telefon po lądowaniu. Oczywiście zgłoszę, po. Dzięki. Dziękuję, do usłyszenia. Rewelacyjnie dzisiaj widać, widać puławy, widać azoty puławy, widać tutaj z tej strony pionki, delikatna inwersja mgła, ale widoczność jest no, rewelacyjna. Ja Cię słyszę z tej strony Grzesiek, ja Cię słyszę. No w tej chwili przelatujemy nad Kozienicami, aktualnie nad Kozienicami. Dobra, przyjąłem, jest nas dwóch, jeden tandem i ja. Komputer mi pokazuje, że za około 30 minut powinniśmy być u Ciebie. Tu z tej strony Grzesiek lecący z Orłem. Za pół godziny powinniśmy być u Ciebie.
No i właśnie mijamy Kozienicę po trawersie północnym. Wisła już przed nami. Zaraz przeskakujemy z Orłem na drugą stronę Wisły. Będziemy już w województwie lubelskim. A w tandemie Mariusz oraz Piotr. No jeszcze czuć termikę tutaj nad lasem. Tak, tak, słyszymy. Z tej strony Grzegorz, z tej strony Grzegorz. Ja Cię słyszę. Na mojej godzinie 11 jest paralotnia. Widzę paralotnię na swojej 11. Krzysiek, czy to Ty na paralotni jesteś? Ja Ciebie słyszę na piątkę. No ja już w tej chwili jestem nad Wisłą. Widzę czerwoną paralotnię przed sobą na godzinę 12. Tak, słyszę Cię, ja Cię widzę. Grzesiek z tej strony na pomarańczowym Dobermanie. No to ta wyżej to ja, Grzesiek z Orłem. Także powitać na ziemi lubelskiej. Tak, mam nawigację. Witamy serdecznie kolegów. Kolega tutaj wyleciał do nas na powitanie. Super. Dzięki Janu, że nas odprowadziłeś tutaj do Wisły, do Maciejowic. A my lecimy dalej. Juhu! Ale bajka. No dzisiaj naprawdę Warun dopisał. Idealny Warun na to, żeby polecić z Orłem. Także piloci dzieciom. Bąble to dla Was. No i rewelacyjnie widać było pas startowy w Dęblinie. Jestem poniżej ścieżki do lądowania, bo światło czerwone się świeciło. Wieżowce w Dęblinie. Super, widać lotnisko. No bardzo ładnie tutaj u Was widać lotnisko w Dęblinie. O, byliśmy poniżej ścieżki do lądowania, czerwone światełka. No słychać Cię, słychać. Tak, słyszę Cię na piątkę, bardzo ładnie. Cześć Krzysiu, witam serdecznie, Grzegorz z Orzełkiem. No dobra, nie ma problemu. Akurat tutaj kolega z nami leci, także lecimy we trzech. Grzesiek, Krzysiu, ja już dolatuję powoli do 17. Widzę Cię, jestem na Twojej godzinie 10.
lecimy tutaj jeszcze nad tymi stawami. Orzeł bardzo chętnie zwiedza nasze polskie ziemie z góry. Dlatego nie wypada mu nie pokazać tutaj miejsc, nad którymi przelatujemy. No przelecimy jeszcze pokazać orłu piękną ziemię lubelską. Przelecimy tutaj nad tymi stawami. Niech zobaczy i podziwia. Słońce jeszcze dosyć wysoko. Do celu nam zostało 10 km. A wyleciał nam naprzeciw Krzysiek. Poprowadzi nas do siebie na startowisko i przejmie ode mnie orła, który oczywiście poleci dalej. No i dolatujemy do miejscowości Ruda, Babice. No i moi drodzy, lecimy teraz nad trasą numer 17 w kierunku Ryk. Chwilę tutaj przelecę, a później znowu odbiję na Kłoszew. Rowerzysta się zatrzymał, żeby chwilę popatrzeć. No już chyba widzę startowisko na 12, co? Sprawdźmy paliwo jeszcze, już jest no jeszcze ponad 4 litry paliwa. Spaliłem ze 4 chyba. Na Titonie. A już praktycznie mamy 2 km. No 4 km. Mamy 4 km według GPS-u do startowiska, a startowisko już jest na 12. Marcin, na dole, Marcin R. Powiedz, czy tam ginie coś na dole, czy jest po prostu bezpieczne? Jest spokojnie, zapraszam spokojnie. Dobra, to możesz nas tam filmować, jak będziemy się kręcić, jeśli możesz. Filmuję, widzę, wasz B4. Hala sportowa w Kłoczewie, Urząd Gminy Kłoczew. Ty
1979-1997, 1700 któryś, już nie zdążyłem doczytać. Moi drodzy, orzeł doleciał z Radomia w dniu dzisiejszym, przewieziony do Brzuzy przez kolegę Mariusza i przez kolegę Piotra. Piotrek, nie chowaj się, jestem obecny. Został mi przekazany w Brzuzie i wystartowaliśmy już wspólnie na przelot. Z Januszem Janusz nas odprowadził do Wisły, zawrócił, a my dolecieliśmy do Kłoczewa, gdzie reprezentacja tutaj kolegów z Kłoczewa, motoparolotniarzy, w dniu dzisiejszym przejmie Orła na Lubelszczyźnie i poleci w dalszą drogę najprawdopodobniej do Wojtka Pierzyńskiego. Do Wojtka Pierzyńskiego do Kolonii. Dokładnie, także orzeł jest? Jest. Nie odfrunął. Bardzo, orzeł doleciał w całości. Przekazuję Orła tu. Kolegom, proszę bardzo. Niech leci dalej. Niech leci dalej. I niech wspiera nasze dzieciaki, bąbelki.
We'll be right back.